Cześć, witajcie. Na samym początku chciałabym Wam pokazać, jaka jest mniej więcej różnica w jakości nagrywania obrazu, jeśli chodzi o różne półki cenowe kamerek internetowych. I tak, w tym kadrze mamy kamerkę, która jest wbudowana w laptopa. W tym kadrze mamy kamerkę, którą można dziś kupić za mniej więcej 250 zł. Tutaj mamy już solidną półkę wyżej, a więc kamerę, którą można dziś nabyć za około 700 zł. No i ten kadr, który będzie się dzisiaj liczył dla nas najbardziej, to kadr nagrywany przez kamerę Jabra Panacast 20, bądź jak ktoś woli 20. I warto też dodać, że to, co słyszycie, jest również dziełem tej kamerki, jako że korzystam właśnie z działania jej mikrofonu. Jako że porównanie mamy już za sobą, myślę, że każdy wyciągnie własne wnioski, jeśli chodzi o jakość nagrywania w danych półkach cenowych, to przejdźmy już na pełny kadr, który zapewni nam bohaterka dzisiejszego testu i sprawdźmy, co jeszcze ma ona do zaoferowania. Dwoma głównymi funkcjami, którymi może pochwalić się kamerka Jabra Panacast 20, jest tak zwany inteligentny zoom. Wiem, że lubicie to słowo. Wszystko dzisiaj jest inteligentne, tylko ludzie jakby coraz mniej. I druga funkcja, czyli picture in picture. Sprawdźmy, co potrafi wobec tego ten inteligentny zoom. Mamy go właśnie aktywowanego. To nie tylko zoom. Obraz powie więcej niż 1000 słów, więc ja po prostu się poprzemieszczam, a Wy sobie zobaczycie, jak ta kamera jest w stanie centrować, kadrować moją facjatę w zależności od tego, jak się przemieszczam. Tak. Czyli o co chodzi? Nie musicie dbać o to, żeby kamera była ustawiona zawsze centralnie na Was, nie musicie Wy się dostosowywać pod kamerę, tylko po prostu kamerka dostosowuje się pod Was. Drugą ciekawą funkcją, o której już wspomniałam, może być dla wielu osób tak zwane picture in picture, czyli uruchomimy tę funkcję, czyli okienko, które pojawia się w naszym prawym dolnym rogu. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego taka funkcja w ogóle może nam się przydać. Pierwszym scenariuszem, w którym możemy wykorzystać tę funkcję, jest chociażby wideokonferencja z klientami bądź z szefem, na której chcemy przedstawić szczególne cechy danego urządzenia, przedmiotu. Wtedy też możemy posłużyć się zoomowaniem pewnego wcześniej obranego w aplikacji kadru i pokazaniem, tak, do kamerki, jakie funkcje dane urządzenie oferuje, przybliżyć jego szczegóły, wraz z tym, że ciągle kamerka też pokazuje naszą twarz. Drugim scenariuszem, w jakim można wykorzystać tryb picture in picture, jest chociażby streamowanie dowolnych treści do serwisów takich jak YouTube, gdzie dzięki kamerce Jabra Panacast 20 nie musimy rozstawiać dwóch fizycznych kamer, aby jedna rejestrowała emocje występujące na przykład na naszej twarzy, a druga rejestrowała element, na który chcemy szczególnie zwrócić uwagę naszych widzów. Bo kamerka Jabry robi to tak jakby dwa w jednym. Dzięki temu, że jest też bardzo kompaktowa, oszczędzamy sporo miejsca w naszej przestrzeni, w której nagrywamy. Na pewno nie zajmie ona nam tyle miejsca, co rozstawienie dwóch odrębnych kamer. No dobrze, ja swoje zadanie wykonałam, teraz pora na Was, abyście się zastanowili, czy funkcje, jakie oferuje kamerka Jabra Panacast 20 są w ogóle dla Was. No i generalnie, czy jakość obrazu, którą ta kamera zapewnia, również trafia w Wasze gusta. Ja już dziękuję, żegnam się i do następnego.